profesorze. Anna Maria Borowska, przedstawicielka rodzin katyńskich. Tadeusz Puk, dowódca wojsk lądowych Rzeczypospolitej Polskiej. Miron Chodakowski, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego. Przyjdź z pociechą rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej
zmarnowany świat doprowadziły do zwycięstwa prawdy i sprawiedliwości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wprowadź do swojego Kościoła prawdy i pokoju wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Nas, tu zgromadzonych, napełnij pewnością Twojego zwycięstwa i spraw, abyśmy nigdy Cię nie porzucili. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Po raz kolejny Polska traci swoich najlepszych obywateli. Mamy świadomość, że elita państwa, jaka zginęła w Smoleńsku, kształtuje się przez dziesięciolecia. Trudno uwierzyć w tak wielką tragedię. Boże, jak stworzyć polską elitę w miejsce dawnej, prawdziwej polskiej inteligencji, dla której służba ojczyźnie i wolność wielkość była najświętszym obowiązkiem. Elity wymordowanej przez okupantów niemieckich i sowieckich oraz żołnierzy wyklętych, dobitych w ciemnych latach PRL. Boże, jak stworzyć nową elitę patriotyczną, która będzie pamiętać, że ziemia polska jest ziemią naszą, ziemią ojczystą, której jesteśmy winni miłość i wierność. Jak stworzyć nową elitę zdolną do wskazywania celów narodowi i pokierowania? Jak to zrobić wbrew rządowi Tuska, który niszczy naszą historię,
niszczy naszą tożsamość narodową i wręcz wyrzeka się z naszej niepodległości. To, co nazywa się teraz polskimi elitami, jest w olbrzymiej części wynarodowioną elitą sowiecką. Boże, biorąc Ciebie na świat, kolejny raz przysięgamy nigdy nie zapomnieć tej ofiary. Przysięgamy szukać prawdy o największej tragedii Polski po II wojnie światowej. Choćby dojście do triumfu pełnej prawdy było odległe, będziemy drążyć skały kłamstwa bez ustania. Naszym obowiązkiem wobec poległych i przyszłych pokoleń pozostaje wyjaśnienie wszystkich przyczyn tej tragedii. Całokształt błędów i zaniechań związanych z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy smoleńskiej oraz wściekły jazdy antypolskich telewizji, radia i prasy upewnia nas, że rządzący mają wiele do ukrycia i boją się tej prawdy. Gdyby było inaczej, to ten rząd pierwszy dążyłby do dokładnego wyjaśnienia przyczyn tej tragedii, a wszyscy wiemy, że tak nie jest. Tej władzy, temu rządowi w sprawie katastrofy smoleńskiej wierzyć nie można. Dzisiaj nie mamy już wątpliwości, że wszystko, co przez te dwa ostatnie lata słyszeliśmy w prorządowych mediach, było kłamstwem. Nie jakimś przeinaczeniem czy błędem, po prostu świadomym kłamstwem, inspirowanym przez Moskwę i jej ludzi w Polsce. Domagamy się rozliczenia tych wszystkich, którzy odmawiając prezydentowi prawa do uczczenia poległych w Katyniu, doprowadzili do tej tragedii. Tysiące ludzi w Polsce nadaremnie czeka, aż rząd Tuska odważy się na powołanie Międzynarodowej Komisji do zbadania tej tragedii. Apelujmy więc do instytucji międzynarodowych o pomoc w wyjaśnianiu tych strasznych zagadek. Wstydząc się przed wolnym światem, że obecnie rządzący Polską sami tego zrobić nie potrafią lub się tego boją. Pamiętajmy, módlmy się za tych, którzy znów zginęli na tej nieludzkiej ziemi. Jeśli kiedykolwiek o nich zapomnimy, Ty Boże, zapomnij o nas. Nie dziwmy się więc, że ludzie, których uznano za gorszych od lepszych, kiedy intonują uświęcony hymn Boże, coś Polskę proszę, ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie.